Witajcie, kochani, niech Chrystus będzie uwielbiony w naszych sercach i w naszym życiu. W każdy piątek będziemy czytać razem list do Rzymian, ponieważ wiem, że ten list sprawia chrześcijanom wiele trudności, a on zaraz obok Ewangelii Jana jest absolutną podstawą. Dlatego zrozumienie go jest bardzo ważne. I to będą takie dłuższe filmy, ponieważ każdy odcinek to będzie cały rozdział. I będziemy to robić w następujący sposób. Film będzie w każdy piątek, jeżeli Bóg pozwoli i dożyjemy, ale tutaj bardzo proszę Was o aktywność. Proszę o aktywne uczestnictwo z Waszej strony. Będziemy robić to w taki sposób, że ja najpierw przeczytam cały rozdział, a potem będę go czytał po kolei, zatrzymując się i wyjaśniając miejsca, w których poruszy mnie Duch Święty. Wy w tym czasie możecie otworzyć sobie opis pod filmem, tam będzie wklejony cały rozdział, ale lepiej jest wziąć sobie swoją Biblię, usiąść razem ze mną przed kamerą, wziąć sobie ołówek czy długopis, kredkę, abyście czytali ze mną i zaznaczali sobie to, co Was poruszy. A potem, kiedy ten film się skończy, abyście usiedli jeszcze raz z Bogiem tylko, bez mojego gadania, beze mnie, i jeszcze raz przeczytali z Nim ten rozdział, aby go zrozumieć i aby to słowo zostało posiane w Waszych sercach. Więc lecimy. Duchu Święty, Ojcze, Jezu Chryste, proszę Cię o pomoc. Zdajemy się całkowicie na Tobie, zdajemy się całkowicie na Ciebie i proszę Cię, Panie, abyś objawiał nam swoje słowo i prowadził nas we wszystkim. Polegamy tylko na Tobie. Mów, Panie, bo sługa i przyjaciel Twój słucha. Jesteśmy Twoi, Boże. Należymy do Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie. Jesteś dla nas wszystkim. Amen. List świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział pierwszy. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany apostoł, odłączony do głoszenia Ewangelii Boga, którą przedtem obiecał przez swoich proroków w Pismach Świętych, o Jego Synu, Jezusie Chrystusie, naszym Panu, który według ciała pochodził z potomstwa Dawida, a pokazał z mocą, że jest Synem Bożym według Ducha Świętości przez zmartwychwstanie, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, by przywieść do posłuszeństwa wierze wszystkie narody dla Jego imienia, wśród których jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym, łaska Wam i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Najpierw dziękuję mojemu Bogu przez Jezusa Chrystusa za Was wszystkich, że Wasza wiara słynie w całym świecie. Bóg bowiem, któremu służę w moim duchu, w Ewangelii Jego Syna, jest mi świadkiem, że nieustannie czynię wzmiankę o Was w moich modlitwach, zawsze prosząc, żeby wreszcie kiedyś udało mi się, za wolą Bożą, odbyć podróż do Was. Pragnę bowiem zobaczyć Was, abym Wam mógł udzielić jakiegoś daru duchowego dla Waszego utwierdzenia. To znaczy, abyśmy się wzajemnie pocieszyli obopólną wiarą, Waszą i moją. A nie chcę, abyście i Wy, bracia, nie wiedzieli, że często zamierzałem przybyć do Was, ale byłem dotąd zatrzymywany, abym miał jakiś owoc zarówno wśród Was, jak i wśród innych pogan. Jestem dłużnikiem zarówno Greków, jak i barbarzyńców, zarówno mądrych, jak i niemądrych. Także na ile mogę, jestem gotowy i Wam, którzy jesteście w Rzymie, głosić Ewangelię. Nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane:
sprawiedliwy będzie żył z wiary. Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, to bowiem, co niewidzialne, to znaczy Jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata, przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. Dlatego, że poznawszy Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnili w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. Podając się za mądrych, zgłupieli i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków czworonożnych, zwierząt i gadów. Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą. Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie i służyli Jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze. Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swojej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę. A skoro im się nie spodobało zachowanie poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada. Będąc napełnieni wszelką nieprawością, nierządem, przewrotnością, chciwością, złośliwością, pełni zazdrości, morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów, plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom, bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, nieprzejednani i bez miłosierdzia. Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany apostoł, odłączony do głoszenia Ewangelii Boga, którą przedtem obiecał przez swoich proroków w Pismach Świętych. A więc widzimy to, że Paweł sobie tej Ewangelii nie wymyślił. Wszystko, co jest napisane o Chrystusie, było przepowiedziane. Jezus przyszedł, odkrył to, wykonał to, wypełnił to i otworzył nam drogę do Ojca, drogę zbawienia. Okazał nam łaskę i miłosierdzie. Bóg jest niesamowity, On stworzył świat. On jest sprawiedliwy. On zawarł przymierze z Abrahamem, Izakiem, Jakubem. On zesłał potop, wcześniej ratując Noego. On jest sprawiedliwością, a zapłatą za grzech jest śmierć. On musiał wyciągnąć konsekwencje wobec człowieka, ale nigdy go nie opuścił. Musiał to uczynić dlatego, że jest sprawiedliwy. On wytępił narody, które były przeciwnikami narodu, który sobie wybrał. On nieustannie troszczył się o swój lud i mając w sercu plan zbawienia całej ludzkości, dokonał go przez Chrystusa Jezusa. Jahwe, nasz wszechmogący Bóg, wypełniając to, co zostało o nim napisane, gdy czas się wypełnił, wcielił się i przyszedł tutaj na ziemię, aby nas zbawić. Wytyczył nam drogę, ukazał nam drogę życia w Bogu przez Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus przeszedł to życie, doświadczając cierpienia i każdego trudu, który my możemy dzisiaj spotkać na naszej drodze.
On poszedł jako pierworodny spośród wielu braci. On został doświadczony takim cierpieniem i zniósł tak wielki opór wobec siebie, tak wielki sprzeciw, został odrzucony, pobity, zdruzgotany i zamordowany na drzewie krzyża przez swój własny naród. Ten Chrystus umarł za nas i zmartwychwstał i przychodzi nam dzisiaj z pomocą w każdej stosownej chwili, czasie i próbie. Nasz Bóg jest obeznany z cierpieniem i On przychodzi jako ten, który jest pocieszycielem, ten, który jest pomocą i wsparciem w trudności, który nas przez te trudności przeprowadza. Jezus Chrystus przyszedł, aby wytyczyć nam drogę. On objawił nam życie, do którego my zostaliśmy stworzeni. On pokazał nam, jak mamy przez to życie przejść, by podobać się Bogu. Ale bez Jego, bez relacji z Nim jest to niemożliwe. On, ten, który nie znał grzechu, stał się dla nas grzechem i został zamordowany na krzyżu, aby zabić grzech. On zabił grzech w swoim ciele, aby zapłacić nasz dług, aby nas usprawiedliwić i zbawić, byśmy przez Niego, kiedy przystępujemy do Niego, zostali obmyci Jego krwią, weszli w Jego życie, weszli z Nim w relacje, by dzięki Jego łasce i mocy Jego działania w nas poprowadzić nas drogą uświęcenia, drogą wiecznego życia, drogą zbawienia przez naśladowanie Chrystusa, który tą drogę przeszedł przed nami i otworzył ją, byśmy my mogli nią podążać w relacji z Nim, przez Niego, dla Niego, w jedności całkowitej z Ojcem. On jest Bogiem, który okazuje łaskę i miłosierdzie, ale jest również Bogiem sprawiedliwym. On jest najbardziej wrażliwą osobą. Jest duchem. On Cię kocha i jednocześnie jest największym wojownikiem i w ułamku chwili może zniszczyć cały ten świat. Ale On stworzył mnie i Ciebie z miłości, bo Cię kocha i Ciebie chce. I On z miłości do nas, dając dowód swojej miłości, gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, umarł za nas na krzyżu. Umarł za Twój grzech, bo Cię kocha, bo Cię chce, bo nie chce, abyś Ty sam wiecznie umarł w wielkich męczarniach i cierpieniach, w oddzieleniu od Niego. On daje Ci szansę i chce, abyś z Nim był. Wziął na siebie Twoją nieprawość i zniszczył ją. I Ty możesz być od niej wolny, wolny, kiedy przyjmiesz Jego przebaczenie i przystąpisz do Niego przez wiarę, kiedy całkowicie Mu zaufasz, kiedy za Nim pójdziesz, kiedy pozwolisz, by Jego Słowo przemieniło Twoje wnętrze, kiedy staniesz się Jego wykonawcą, kiedy postawisz Go na pierwszym miejscu w swoim życiu. Ten Bóg wcielony jest Zbawicielem świata. Bóg się wcielił, wypełnił to, co było o Nim napisane i wypełni to, co jest jeszcze o Nim napisane, ponieważ powtórnie wróci. Tutaj na ziemię królować, a wszyscy, którzy do Niego należą, wrócą razem z Nim i my wiecznie będziemy już z Nim żyć. A potem, po czasie Jego królowania, które będzie trwało 1000 lat, zwinie się niebo, zwinie się ziemia i Bóg tchnieniem swoich ust wszystko stworzy na nowo. Będzie nowa ziemia i nowe niebo, gdzie nie będzie już grzechu, śmierci, bólu, chorób, rozpaczy i tego wszystkiego, co przez grzech, nieposłuszeństwo i odejście od Boga przyszło na ten świat. On uczyni wszystko nowe, a my będziemy wiecznie z Nim. I Ty dziś jesteś zaproszony do życia wiecznego z Ojcem przez odrodzenie ducha.
Twój duch musi nawrócić się do Chrystusa. On musi odrodzić swoją łaską Twoje serce i Twego ducha. Musisz pokutować, czyli odwrócić się od zła w stronę Chrystusa. Odwrócić się od złych i grzesznych czynów do uczynków Jezusa Chrystusa, o których On mówi w swoim Słowie. Przez posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Przez posłuszeństwo Bogu. Musisz wejść z Nim w relację i społeczność i być Mu posłusznym. Oddać Mu całe swoje życie. I pójść za Nim drogą naśladowania, czyniąc czyny, do których powołał Cię Chrystus, o których On mówi w Słowie. Iść drogą miłości i naśladowania Chrystusa. Jezus mówi, każdy, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie, ten je zachowa. On chce całego ciebie. On nie chce tylko cząstki. On wywróci twoje życie do góry nogami. Cały ten bałagan wyciągnie na światło, a następnie się z nim upora i oczyści cię i będzie cię prowadził drogą uświęcenia. Byś każdego dnia stawał się do Niego coraz bardziej podobny. On Cię będzie oczyszczał i przenikał, ponieważ na czas swojego powrotu i na czas Twojego spotkania z Nim chce mieć Ciebie czystego. Chce mieć Ciebie odrodzonego. On uwolnił nas od wszelkiego grzechu, zadając Mu śmierć na krzyżu. Ale nie staniesz się wolny, jeśli nie zechcesz, jeśli do Niego nie przyjdziesz, jeżeli się nie odwrócisz od zła, jeżeli nie zaczniesz pokutować, jeżeli nie wejdziesz na drogę naśladowania, jeżeli nie zaczniesz z Nim współpracować, nie zaczniesz do Niego wołać, nie otworzysz swojego serca na działanie Jego Ducha i Jego Słowa, nic w Twoim życiu się nie zmieni. Jeśli myślisz, że jesteś zbawiony, bo zawołałeś do Chrystusa, a potem położyłeś się na kanapie, albo zawołałeś do Chrystusa i sobie chodzisz w niedzielę, co niedzielę do kościoła, nie interesując się Bogiem w ogóle, to muszę Ci powiedzieć, że jesteś w błędzie. Bo zbawienia możesz być pewny tylko wtedy, kiedy za Nim podążasz. Kiedy On sam Ci to poświadcza. Kiedy Go szukasz. Kiedy On jest dla Ciebie najważniejszy. Kiedy Jego pragniesz i masz z Nim relację. Jak chcesz spędzić wieczność z kimś, kogo nie znasz? Jeżeli teraz nie interesuje Cię Bóg i nie chcesz mieć z Nim w relacji społeczności, nie chcesz Go szukać, nie rozmawiasz z Nim, nie poznajesz Go przez swoje słowo, przez Jego słowo, przepraszam, to jak chcesz z Nim spędzić całą wieczność? Ty decydujesz. Jeżeli chcesz, to zaprzyjaźnij się z Nim, poznaj Go, przystąp do Niego, a po prostu odziedziczysz życie wieczne. Jeżeli nie chcesz, to leż dalej na kanapie. Bo samo mówienie Panie, Panie nie otworzy Ci drogi do życia wiecznego. Jezus pragnie całego Twojego życia. On nie chce mieć przypadkowych wyznawców, On chce mieć świadomych naśladowców. I jest taka droga, droga egoizmu i próżności, która prowadzi prosto do śmierci. I wielu jest takich, którzy myślą, że o, ja już będę zbawiony, bo ja powiedziałem o tym Bogu. Ale kompletnie nie zmienili swego życia. To, czy wierzysz, wyraża się przez to, jak wygląda twoje życie. Bo przez wiarę przychodzisz do Chrystusa, chcesz Go poznać, otwierasz się na Niego, On Cię zmienia i On sam rodzi owoce przez Twoje życie. Jeżeli te dwie rzeczy nie współgrają ze sobą, to masz problem. Albo nie wierzysz, albo jesteś nieposłuszny Bogu. Musisz umrzeć dla siebie samego, zaprzeć się siebie, aby za Nim podążyć, otwierając się na Jego głos, na Jego miłość, na Jego słowo, aby On Cię odrodził i przemienił i poprowadził drogą wiecznego życia.
Dzisiaj w Jego imieniu wołam do Ciebie i proszę Cię, abyś to uczynił, abyś pojednał się z Bogiem i poszedł za Nim, bo inaczej nie ujrzysz życia i umrzesz śmiercią wieczną w oddzieleniu od Boga. Niezależnie, czy mówisz, Jezus jest Panem, czy nie, czy na religii się modliłeś, czy nie, czy uważasz siebie za wierzącego, czy nie, jeśli nie idziesz za Chrystusem, nie jesteś zbawiony. Jeśli idziesz za Nim, stawiasz Go na pierwszym miejscu i pragniesz Jego zbawienia, przystąp do Niego ze szczerym sercem, a On Cię zbawi. Ale zbawienia bez posłuszeństwa nie ma. Więc jeżeli nie chcesz być Mu posłuszny, jeżeli nie chcesz Go uznać Panem w swoim sercu i w swoim życiu, na swoich ustach, w swoim umyśle i w każdej cząsteczce swojego istnienia, to nie ujrzysz życia, bo to On jest życiem. Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem i On otwiera nam drogę zbawienia. On nas ukochał i umiłował. On mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Jeśli przyjdziesz, On ogarnie cię swoim życiem. I kiedy ty będziesz z Nim współpracować, wytrwasz w tym życiu, a On cię będzie uświęcał, przenikał i przemieniał i prowadził w poznaniu Boga, w otwartości na Jego głos i w Jego miłości, w prostocie i mądrości, mocą Ducha Świętego. Ale decyzja zawsze należy do Ciebie. Jeżeli nie chcesz, to On na siłę nie będzie robił nic. Musisz zechcieć, musisz zapragnąć. A jeżeli nie pragniesz, to Go poproś, żeby On to pragnienie w Tobie zrodził. Powiedz Mu, Panie, ja słyszę takie słowa, proszę Cię, rozpal mnie, żebym Ciebie poznał. A On to zrobi. Jeżeli będziesz szukał, to Go znajdziesz. On daje Ci taką obietnicę. A jeżeli szukałeś, ale Go nie znalazłeś, to słabo szukałeś. Musisz być zdeterminowany. Chodzi o Twoje życie wieczne. O całe Twoje życie, bo na tym świecie jesteśmy tylko przez chwilę. To jest pielgrzymka, to jest moment. Pielgrzymujemy tutaj. Ten czas jest nam dany na podjęcie decyzji na wieczność. Dlatego proszę Cię, zweryfikuj dzisiaj swoje życie. Zastanów się nad tym, dokąd zmierzasz, dokąd idziesz, kto jest Panem Twojego życia i czy na pewno jest to Jezus. Jeżeli jest to Jezus, to On musi być pierwszy we wszystkim, w każdym miejscu i momencie Twojego życia, w każdym. A jeśli nie, to pokutuj. Pokutuj oznacza zmień myślenie, nawróć się, odwróć się od zła do Chrystusa. A żeby poznać Chrystusa, czytaj Słowo. Poproś Boga, aby On Ci je wytłumaczył. I szukaj Go. Czytaj. Proś, a On da Ci zrozumienie. I tego Chrystusa Jezusa, który był obiecywany przez proroków w pismach, tutaj, na kartach Słowa Bożego, przez setki lat był zapowiadany. Tą drogę zbawienia, która jest w Chrystusie Jezusie, głosi Paweł, który został powołany jako apostoł Jezusa Chrystusa. Apostoł, czyli wysłannik, ten, który głosi orędzie zbawienia. Dalej. Który został odłączony, czyli odłączony do tego dzieła, do głoszenia Ewangelii, o Jego Synu, Jezusie Chrystusie, naszym Panu, który według ciała pochodzi z potomstwa Dawida, a pokazał z mocą, że jest Synem Bożym według Ducha Świętości przez zmartwychwstanie. Chrystus stał się dla nas grzechem, umarł za nas na krzyżu, ale śmierć nie miała nad Nim żadnej władzy, bo był bez grzechu i ukazał swoją moc przez zmartwychwstanie. I On nas prowadzi. Prowadzi nas drogą naśladowania i dzięki Jego zmartwychwstaniu my mamy nadzieję, której jesteśmy pewni. Droga za Chrystusem jest drogą na krzyż, gdzie my, umierając dla siebie samego, dla własnego ego, dla swoich własnych wizji, wyobrażeń, pragnień i wszelkiego egoizmu, umieramy, aby Jego życie
wypływało z nas. A pewność tego życia mamy przez to, że po krzyżu jest zmartwychwstanie. I my, wiedząc i będąc pewni wiecznego życia, idziemy odważnie za Chrystusem na śmierć. Wiedząc, że nadzieja nie przynosi wstydu, że jest pewna. Ale jesteśmy zbawieni w nadziei. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który jest gwarancją naszego zbawienia. Jezus Chrystus dał nam swojego Ducha. On sam przyszedł i w nas zamieszkał, abyśmy byli pewni zbawienia. Kiedy za Nim idziemy, kiedy Go słuchamy, kiedy jesteśmy Mu posłuszni, On nas przemienia, przenika, oczyszcza i wydaje owoce przez nasze życie ku chwale Ojca. On przemienia nasze życie i czyni nas każdego dnia coraz bardziej podobnych do siebie. Nasze ciało, cały nasz egoizm wisi na krzyżu, ale Chrystus wykonuje w nas pracę i On nas zmienia. Zmienia nasz umysł, nasze serce i przez nas żyje. A pokazał z mocą, że jest Synem Bożym według Ducha Świętości przez zmartwychwstanie, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, by przywieść do posłuszeństwa wierze wszystkie narody dla Jego imienia. Więc Paweł otrzymał łaskę i apostolstwo, aby iść na cały świat i przywieść do posłuszeństwa wierze w Chrystusa Jezusa, do posłuszeństwa Chrystusowi, do zbawienia wszystkie narody. Bo każdy, kto z serca uwierzy, nawróci się i pójdzie za Chrystusem, będzie zbawiony. I Paweł właśnie głosi Ewangelię wszędzie. Ten list jest do Rzymian, to jest do chrześcijan, którzy są w Rzymie. On pisze również do Kolosan, do Koryntian, do chrześcijan, którzy mieszkali w Kolosach, w Koryncie. On pisze do nas, ponieważ jest posłany na cały świat. I tak samo Chrystus posyła dzisiaj nas, gdziekolwiek jesteś. Pan Jezus przez ciebie pragnie być światłem, świecić. I nie chodzi o twoje gadanie. Chodzi o to, że Jezus tak zmienia twoje życie, że ty jesteś na tym świecie, ale nie jesteś z tego świata. Ty kochasz, ty go naśladujesz, ty za nim podążasz. A ludzie sami zadają pytanie, co z tobą jest nie tak? Ty jesteś inny. I wtedy możesz mu opowiedzieć o swojej nadziei w Chrystusie Jezusie, który cię zbawił. Duch Święty sam ci będzie mówił, kiedy masz mówić, a kiedy nie. Zawsze masz z nim relację i on we wszystkim cię prowadzi. Dlatego to jest tak ważne, abyśmy nieustannie trwali w relacji z Bogiem. Bo to On, Jezus Chrystus, jest Ewangelią i dobrą nowiną. Wieczna więź z Nim, głęboka relacja, do której nas zaprosił, połączenie z Nim, to, że nic nas nie może odłączyć od Jego miłości. Jesteśmy z Nim jedno i On chce ciebie poprowadzić. I Paweł wszędzie na cały świat chodzi, jest bity, kamienowany, torturowany, więziony w imię Jezusa. Abyśmy my mogli być zbawieni. Dalej czytamy, on się nazwie dłużnikiem Greków i barbarzyńców, ponieważ on jest dłużny, czuje się dłużnikiem ich, bo Bóg dał mu posłannictwo, a on idzie i głosi. Być dłużnikiem kogoś, to znaczy być komuś coś winnym, a on jest im winny tego, by ogłosić im prawdę. Przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, by przywieść do posłuszeństwa wierze wszystkie narody dla Jego imienia, wśród których jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa. I wy, ja i ty, powołani przez Jezusa Chrystusa. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym. Jeżeli przystępujesz do Chrystusa i wierzysz w Niego i idziesz za Nim, On pisze do Kościoła, On pisze do chrześcijan. Stajesz się święty. Święty oznacza oddzielony, czyli wyrwany z tego świata i włożony w Chrystusa. Włożony na drogę światłości.
Święty to jest ten, który odwraca się od zła, od świata i grzechu i idzie za Chrystusem. Jesteś święty, kiedy w Niego uwierzysz i za Nim podążasz i kiedy się w Nim schronisz, odpoczniesz i za Nim idziesz. Łaska wam i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Najpierw dziękuję mojemu Bogu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wasza wiara słynie na cały świat. A więc widzicie, ich życie, Jezus ich tak przemienił, że ich wiara, świadectwo ich wiary, to jak wyglądało ich życie, jest znane na całym świecie. O, chrześcijanie z Rzymu. I tu nie chodzi o sławę tych chrześcijan. Paweł się cieszy, ponieważ Chrystus wydaje przez nich owoce. Oni się poddali Jezusowi, a On ich przemienił. I świat słyszy o Chrystusie przez ich życie. Bóg bowiem, któremu służę w moim duchu w Ewangelii Jego Syna, jest mi świadkiem, że nieustannie czynię wzmiankę o was w moich modlitwach. Zawsze prosząc, żeby wreszcie kiedyś udało mi się za wolą Bożą odbyć podróż do was. Pragnę bowiem zobaczyć was, abym wam mógł udzielić jakiegoś daru duchowego dla waszego utwierdzenia. To znaczy, abyśmy się wzajemnie pocieszyli obopólną wiarą waszą i moją. Pragnę przybyć do was, aby was pokrzepić. Chcę się wreszcie z wami spotkać, ale za wolą Bożą, jeśli Bóg pozwoli. A nie chcę, abyście i wy, bracia, nie wiedzieli, że często zamierzałem przybyć do was, ale byłem dotąd zatrzymywany. Chciałem przybyć do was, abym miał jakiś owoc, zarówno wśród was, jak i wśród innych pogan. Owoc to jest zrodzony człowiek dla Chrystusa. Owocami są również czyny miłości, które Bóg przez nas zradza. Owocem może być to, że jak każdego dnia bez Chrystusa darłeś się na swoje dzieci, żonę czy kolegów, to w Chrystusie Jezusie, kiedy On cię zmienia i się Jemu poddajesz, znosisz cierpienie, kiedy oni cię denerwują i odpowiadasz im miłością. To jest owoc, który Bóg zradza przez twoje życie. Owoc miłości. I te owoce miłości prowadzą do tego, że ludzie zaczynają otwierać swoje oczy na Chrystusa, który się z ciebie wylewa przez miłość, przez zaparcie się siebie, przez codzienne noszenie krzyża. W trudach, w radościach, w smutkach, w trudnościach i naśladowanie Chrystusa. W Jego miłości, w Jego oddaniu Ojcu, w Jego noszeniu krzyża i w Jego odpowiedzi. A Jego odpowiedzią jest miłość. Jestem dłużnikiem zarówno Greków, jak i barbarzyńców, zarówno mądrych, jak i niemądrych. Także na ile mogę, jestem gotowy i wam, którzy jesteście w Rzymie, głosić Ewangelię, dobrą nowinę. Nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy. Najpierw Żyda, potem i Greka. On się nie wstydzi Ewangelii. On idzie i głosi Chrystusa całym swoim życiem, bo jest ona mocą i nadzieją ku zbawieniu dla każdego, kto z całego swojego serca przystąpi do Chrystusa, odda Mu swoje życie i całkowicie Mu zaufa, podążając za Nim. W niej bowiem, w Ewangelii, objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę. Tak jak jest napisane, sprawiedliwy będzie żył z wiary. Objawia się z Boga z wiary w wiarę, a więc z wiary prowadzi nas do jeszcze głębszej wiary. Widzimy, że wszystko, co jest tu napisane, jest o wierze. Z wiary wynika i do wiary prowadzi. Wcześniej Chrystus był zapowiadany, a dziś, kiedy objawił nam się, kiedy przyszedł, oddał za nas życie,
Paweł, który go głosi. Dziś wchodzimy w jeszcze głębszą wiarę przez poznanie Pana Jezusa. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę. Tak jak jest napisane, sprawiedliwy będzie żył z wiary. Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. Każdy, kto nie przystępuje do Chrystusa, kto nie idzie za Nim i nie oczyszcza się w Jego krwi, kto nie pokutuje, spotka się z gniewem Bożym, ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłatą za niesprawiedliwość jest śmierć, a tylko w Chrystusie jesteś usprawiedliwiony i przez Jego krew stajesz się sprawiedliwy. I przez Jego śmierć, przez Jego krew zostajesz zaakceptowany w Ojcu. Bo Chrystus wziął na siebie twój grzech, twoją śmierć. I to ciało umrze, ale twój duch przez odrodzenie, przez pokutę, przez nawrócenie, przez przystąpienie do Chrystusa jest zapieczętowany Duchem Świętym, usprawiedliwiony i zbawiony. Dlatego tak ważna jest twoja decyzja, bo to ty decydujesz, czy chcesz być z Jezusem, czy nie. Każdy, kto odrzuca Chrystusa, spotka się z Jego gniewem, bo On jest Bogiem, który okazuje miłosierdzie, ale On również przyjdzie i zabije wszystkich swoich przeciwników, bo jest wszechmogący. I nic, co jest nieczyste, nie ostoi się przed Nim. Dlatego tak ważna jest miłość Boża. Trzeba wiedzieć, dlaczego Bóg okazuje nam miłosierdzie. Bo każdy, kto z Niego nie skorzysta, spotka się z Jego gniewem, dlatego że sam Go odrzuca. Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla ludzi jawne, gdyż Bóg im to objawił. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy Jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. I to jest prawda. Człowiek, który żyje w lesie, w puszczy, albo tak jak oni żyli, kiedy jeszcze ten świat nie był tak zurbanizowany. Każdy człowiek dzisiaj również, jak pojedziesz w góry, pójdziesz do lasu, nad jezioro, pooglądasz sobie Animal Planet, popatrzysz sobie na zwierzątka, albo sobie popatrzysz na przekrój poprzeczny mięśnia chociażby, albo układ nerwowy, jak jest skonstruowany. Całe stworzenie woła o Stwórcy i mówi: ja jestem stworzeniem, stworzył mnie Bóg, jestem arcydziełem. Pooglądajcie sobie filmy, jak ptaszki robią sobie gniazda. To jest cud. Popatrzcie sobie, jak liście są stworzone, jak kwiatki kwitną, jak góry wyglądają. Weź, wyjedź do lasu i zadaj sobie pytanie, skąd się to wzięło. Bo każdy, kto te pytania zadaje, spotka się ze Stwórcą. I Bóg o tym mówi w swoim Słowie. Całe stworzenie daje świadectwo o Stwórcy. I trzeba być albo ignorantem, albo celowo odrzucić Boga, albo po prostu tak zatwardzić swoje serce w głupocie, żeby tego nie zauważyć. Trzeba świadomie odrzucić Boga, nie zadać sobie pytań, nie poszukiwać, umrzeć w swojej ignorancji, żeby tego nie zauważyć. I Bóg nam o tym mówi, że ludzie nie pozostają bez wymówki, bo taki Indianin, który sobie żyje w puszczy, czy tam gdzieś na stepie, on ze szczerym sercem ma prawo wypisane w swoim sercu. I teraz, jeżeli on żyje i widzi to wszystko, to i on wejdzie w relację z Bogiem i będzie wołał do Niego: Duchu Życia. A Bóg mu się objawi na tyle, na ile będzie w stanie zrozumieć. Być może będzie sytuacja, że pośle do ich plemienia chrześcijanina, który im opowie o Chrystusie. A być może będzie tak, że oni wejdą w relację ze Stwórcą, a z Chrystusem spotkają się później.
Ale każdy, kto szuka, ten znajdzie. I tutaj Grecy czy Rzymianie, oni nie są bez wyjątku. Ale dalej będziemy czytać, że oni w swoim popsutym sercu po prostu odrzucili Boga i skłonili się do swoich wyobrażeń, do swojej filozofii, do swoich nauk płynących z wypaczonego umysłu. Woleli raczej wybrać stworzenie i swoje wyobrażenia świata niż Stwórcę, o którym całe stworzenie po prostu woła. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy Jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata. Przez to, co stworzone, po to, aby ludzie byli bez wymówki. Dlatego, że poznawszy Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnili w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. Podając się za mądrych, mądrość tego świata jest głupstwem, pamiętaj o tym. To, co świat nazywa mądrym, jest idiotyzmem w oczach Boga, bo mądrość Boża jest inna. Wszystko to, co jest duchowe, idzie w zupełnie inną stronę niż to, co jest cielesne, to, co jest światowe. Dlatego musisz się odwrócić od świata, od grzechu, od zła, w stronę Chrystusa i za Nim iść, według Jego ducha. Pamiętaj, że na tym świecie również są duchy złe. I tak jak widzimy, buddyzm czy szatanizm to jest działanie złych duchów. Od nich też człowiek się musi odwrócić, jeśli chce żyć. Ale każdy, kto szuka ze szczerym sercem, ten znajdzie. I dużo łatwiej czasem jest szatanistom czy ludziom, którzy mieli kontakt ze złymi duchami, nawrócić się do Chrystusa, ponieważ oni są otwarci na istnienie duchowej rzeczywistości. Ale Bóg woła, Bóg pragnie ich, Bóg chce ich z tego wyciągnąć. Naprawdę, człowiek, który odrzuca Boga w swoim ateizmie, jest ślepy, bo całe stworzenie świadczy o nim. Człowiek, który wywyższa swoją cielesną mądrość, jest po prostu głupi w oczach Boga, bo on dla siebie staje się Bogiem i przez to go nie rozpoznaje. I tu czytamy właśnie: podając się za mądrych, zgłupieli i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków czworonożnych, zwierząt i gadów, i zaczęli sobie robić stelle i kłaniać się posągom z drewna, z kamienia, ze złota i tych wszystkich innych bzdetów. To widzimy w Grecji, widzimy to w Rzymie, ale i dzisiaj to widzimy. Tylko to bożki to teraz jest coś innego. Dla jednych bożkiem staje się internet, dla innych swój własny umysł, dla jednych pełna lodówka, dla innych pieniądze, dla innych samochody. Ludzie, którzy wywyższają stworzenie, materialność ponad Stwórcę, są bałwochwalcami i spotkają się z Bożym gniewem. Chyba że przystąpią do Chrystusa i przyjmą Jego przebaczenie. Dlatego głosimy, aby byli zbawieni, bo umrą w ogromnym cierpieniu. I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków czworonożnych, zwierząt i gadów. Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą. Bóg pozwolił im iść w tej niepożądliwości, cielesności, brudzie serca, aby sami pogrążyli się w tym, czego pragnęli. W tym całym zepsuciu i pohańbili swoje ciała między sobą, bo sami odwrócili się od Boga, poszli w bałwochwalstwo, wywyższyli swój rozum i sami dla siebie stali się bogami, co zaprowadziło ich do grzechu, śmierci i upadku. Oni to, i Paweł dalej pisze o nich, oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie i służyli Jemu raczej niż Stwórcy,
który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze. Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę. Bóg wydał ich pożądliwości ich serc. On pozwolił im, by oni sami nurzali się w tym zepsuciu, które wybrali. Zobaczcie, co tu się dzieje. Dzisiaj mamy to samo. To samo. Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swojej pożądliwości jedni ku drugim. Mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną zapłatę za błąd. Swój własny błąd. Oni sami wybrali śmierć, więc Bóg pozwolił im tej śmierci doświadczyć. Ale jednocześnie posłał Chrystusa również do pogan, aby ich z tego brudu wyrwać, dając im szansę przez miłosierdzie Boże, przez swoje miłosierdzie. Ale widzicie to, że Biblia daje nam odpowiedzi? Ludzie mogą zadać pytanie, no czemu ci mężczyźni współżyją ze sobą? No dlatego właśnie! Dlatego właśnie, że odrzucili Boga. Dlatego właśnie, że zrobili to samo, co zrobili Grecy i Rzymianie, co zrobili poganie. Wywyższyli stworzenie. Pozwolili, aby ich własne pożądliwości rządziły ich sercem i umysłem. Odrzucili Stwórcę. Nie wywyższyli Go, a zamiast tego poszli w świat i oddali cześć sobie samym lub stworzeniu. A skoro im się nie spodobało zachować poznanie Boga, nie przystąpili do Niego, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada. Bóg jest dżentelmenem. Pamiętajcie o tym. On nikogo do niczego nie zmusza. I tak jak na przykład czytamy w Księdze Wyjścia o Faraonie, który zatwardził swoje serce. I jest napisane, że Bóg zatwardził serce Faraona. Stało się tak dlatego, że Bóg dawał mu szansę tyle razy, ale on cały czas zatwardzał swoje serce i odrzucał Boga. Aż w końcu czas miłosierdzia dobiegł końca, Bóg zatwardził jego serce ostatecznie i zniszczył Faraona, cały naród, wszystkich jego jeźdźców w Morzu Czerwonym. Zabił ich. I tu jest to samo. Oni odrzucili Boga, poszli w grzech. Bóg pozwolił im nurzać się w tym grzechu, który wybrali. Aby doświadczyli tego, co sami wybrali. Śmierci. Ale Bóg jednocześnie okazuje nam miłosierdzie przez Jezusa Chrystusa. I mówi, wybierz życie. Umarłem za ciebie, możesz ze mną być. Kocham cię. Ale decyzja należy do ciebie. Jeżeli nie przystąpisz do Chrystusa, umrzesz. Jeżeli przystąpisz do Chrystusa, będziesz żył. Poznaj Boga. Nie bądź ignorantem. Nie bądź jak ci poganie. Bo i my z pogan jesteśmy. To jest o nas przed Chrystusem. Przystąp do Boga i zacznij Go szukać w swoim życiu. Nie pozwól, aby ignorancja zabrała cię na wieczną śmierć. Będąc napełnieni wszelką nieprawością, nierządem, przewrotnością, chciwością, złośliwością, pełni zazdrości, morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów, plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy. Rozumiecie, jakie to jest wypaczenie?
Nieposłuszni rodzicom, bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, nieprzejednani i bez miłosierdzia. Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują. Nazwali zło dobrem, odrzucili Stwórcę i cali zanurzyli się w tym, co jest złe, gnuśne i przewrotne. Dziś Jezus Chrystus daje ci szansę. Chce cię wyrwać z tego bagna. Dlatego proszę cię, w Jego imieniu skorzystaj z niej. Bo inaczej po prostu umrzesz. I nie ma to, co tu cukierkować, koloryzować. Wszyscy ludzie, którzy odrzucają Chrystusa, grzeszą taką właśnie ignorancją. Wybierają zło, wybierają śmierć. Sami wybierają śmierć i umrą wiecznie. Bo odrzucają Boga. A Bóg daje nam szansę przez Chrystusa Jezusa, abyśmy mogli się z Nim pojednać, nawrócić się i żyć z Nim wiecznie. On nas kocha. Możesz zadać pytanie, skąd cały ten bajzel, że człowiek się tak nurza w tym wszystkim? Właśnie przez grzech. Przez to, że pierwsi ludzie zgrzeszyli nieposłuszeństwem wobec Boga. Przez to, że Go nie posłuchali. I od Niego odeszli. Jezus Chrystus, Bóg Wszechmogący, który przyszedł w Chrystusie Jezusie, naprawia to wszystko, dając nam szansę przystąpić do Niego jeszcze raz. On sam bierze ten grzech, który popełnił każdy z nas, bierze na krzyż i umiera za nas. Abyśmy my, kiedy w Niego uwierzymy, kiedy do Niego przyjdziemy, kiedy Go o to poprosimy, abyśmy my mogli być zbawieni w Jego imieniu, przez Jego krew. Kiedy w Niego uwierzymy, kiedy na Nim będziemy polegać, kiedy za Nim pójdziemy drogą naśladowania. On nas zbawia, On nas wprowadza na drogę uświęcenia, On nas oczyszcza i przemienia i to jest proces, który trwa do momentu Jego powtórnego przyjścia lub do naszego spotkania z Nim. Kiedy to ciało umrze, a nasz duch wróci do Ojca. Przystąp do Chrystusa. Nawróć się. Bo On przyszedł, aby zbawić. On Cię kocha. On Cię chce. Dla Niego jesteś najważniejszy. Jesteś dla Niego tak ważny, że On, Wszechmogący Bóg, tak się ogołocił ze swojej chwały, że przyszedł tu na ziemię do nas jako człowiek i upodobnił się do nas we wszystkim poza grzechem i umarł za nas na krzyżu. Zależy Mu na Tobie, rozumiesz? Bardzo. Dlatego wybierz Go, postaw Go na pierwszym miejscu i idź za Nim. Odwróć się od zła w stronę Chrystusa i pójdź za Nim. Ojcze, proszę Cię, Panie, działaj w naszych sercach, objawiaj nam swoje słowo, zabierz nas jeszcze głębiej w poznanie Ciebie i uświęć nas w prawdzie, bo Ty jesteś prawdą. W imieniu Jezusa. Amen. Proszę Cię teraz, abyś jeszcze raz przeczytał cały ten rozdział. I możesz iść dalej. Nie potrzebujesz mnie do tego, żeby czytać Biblię. Po tym filmie możesz już nie oglądać żadnego mojego filmu. Ale proszę Cię, czytaj Słowo, spędzaj czas z Chrystusem. On Ci to Słowo będzie objawiał. Proś Go o to, szukaj Go całym sercem, a Go znajdziesz, bo On Ci to obiecuje. Amen.